dłonie zbliżamy sobie wodą w celu uniknięcia podrażnienia skóry i mechanicznego uszkodzenia naskórka, następnie nanosimy mydło. Takie niby oczywiste, a jednak to dopiero początek przedstawiony w profesjonalny sposób. Zdaje się, że większość z nas niestety zapomina lub po prostu nie wie, jak fachowo myć ręce. Prawidłowa higiena rąk, bo to nie tylko mycie wodą z mydłem, ale przede wszystkim w warunkach szpitalnych dezynfekcja rąk jest niezmiernie ważna, ponieważ stanowi o bezpieczeństwie personelu, jak i pacjentów, przede wszystkim pacjentów szpitala. Zapobiega przenoszeniu różnych patogenów, drobnoustrojów, chorób zakaźnych, występowania zakażeń szpitalnych, więc jest bardzo ważnym, podstawowym elementem pracy i procedur medycznych, które wykonujemy w szpitalu. Mycie rąk w szpitalu, nazywane higienicznym, różni się od socjalnego, czyli tego, które my robimy, czasem i schematem. To pierwsze powinno trwać minimum 60 sekund wodą z mydłem, wykonując 6 podstawowych kroków. To schemat metody przedstawiony w formie obrazkowej, w jakiej kolejności należy ręce zdezynfekować. Tym razem do obrazków dołączyło też konkretne działanie i to dość nietypowe, bo w formie gry wykorzystującej nowoczesną technologię. Jest to gra interaktywna, w związku z czym angażujemy wszystkie nasze zmysły, bo oprócz tego, że my jesteśmy w grze i musimy sami podejmować decyzje, angażujemy również grupę, która siedzi razem z nami na sali, wspólnie podejmujemy decyzje, wtedy my oczywiście słyszymy, my patrzymy, ale my również jesteśmy zaangażowani całym sobą w tą grę, przez to łatwiej zapamiętujemy wszystkie te wskazania, do którym powinniśmy podążać. Szkolenie z zakresu higieny rąk jest obowiązkowe w każdej placówce medycznej. Powinno się odbywać przynajmniej 2 razy w roku. W związku z dużą ilością obowiązków bardzo łatwo jest nam czasami zapomnieć o tym, jak ta higiena rąk jest ważna. Dlatego musi to wejść w nawyk i stąd konieczność częstego przeprowadzenia takich szkoleń, przypominania tego. No a dzisiaj mamy możliwość w bardzo ciekawy sposób nauczyć się tego. Symulacja gry wykorzystującej nowoczesną technologię, jaką są gogle VR oraz wirtualna rzeczywistość, ma kilka scenariuszy. Uczestnicy mogą wcielić się w rolę lekarza lub pielęgniarki, którzy mają różne procedury do wykonania przy kilku pacjentach. System podpowiada, co należy zrobić. Kiedy zostanie podjęta zła decyzja, gra nas dalej nie przepuści. Wszystko po to, by nie robić pewnych rzeczy automatycznie, a mieć zawsze z tyłu głowy i wiedzieć, co się robi i dlaczego.